mamy dane dwie nierówności. A jest mniejsze od B oraz C jest mniejsze od D. A, B, C oraz D są dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jak wiemy, równania można dodawać, odejmować i mnożyć stronami. Czy wszystkie te operacje można stosować w przypadku nierówności? Sprawdźmy, jak to jest w przypadku dodawania. Do obu stron nierówności A mniejsze od B dodajmy liczbę C. Niezależnie od tego, czy C jest dodatnie czy ujemne, A dodać C jest mniejsze od B dodać C. Teraz do obu stron nierówności C mniejsze od D dodajmy liczbę B. Niezależnie od tego, czy B jest dodatnie czy ujemne, to B dodać C jest mniejsze od B dodać D. Zauważmy, że w obu powstałych nierównościach powtarza się człon B dodać C. Skoro więc A dodać C jest mniejsze od B dodać C, B dodać C jest mniejsze od B dodać D, to na pewno A dodać C jest mniejsze od B dodać D. A to jest przecież rezultat dodania naszych wyjściowych nierówności stronami. Wniosek z tego taki, że nierówności można dodawać stronami. Z odejmowaniem już nie jest tak przyjemnie. Z faktu, że A jest mniejsze od B, a C jest mniejsze od D, wcale nie musi wynikać, że A odjąć C jest mniejsze od B odjąć D. Sprawdźmy to na przykładzie. 7 jest mniejsze od 8, a 2 jest mniejsze od 6. Gdybyśmy chcieli te dwie nierówności odjąć stronami, to po lewej stronie otrzymamy 5, a po prawej 2. 5 nie jest mniejsze od 2. Zatem nie można bezkarnie odejmować nierówności stronami, bo to prowadzi do fałszywych wniosków. Spójrzmy teraz na mnożenie. Jeśli C jest liczbą dodatnią, to pierwszą nierówność możemy pomnożyć stronami przez C. Jej kierunek zachowa się. AC jest mniejsze od BC. Jeżeli jednocześnie B jest liczbą dodatnią, to drugą nierówność możemy pomnożyć stronami przez B. BC jest mniejsze od BD. Teraz, podobnie jak w przypadku dodawania, możemy porównać obie otrzymane nierówności. AC jest mniejsze od BC, które jest mniejsze od BD. Zatem AC jest mniejsze od BD. Jednak to działa tylko wtedy, kiedy B i C są liczbami dodatnimi. No bo weźmy na przykład takie dwie nierówności. Minus 1 jest mniejsze od 2, minus 2 jest mniejsze od minus 1. Gdybyśmy chcieli pomnożyć te nierówności stronami, to po lewej stronie otrzymamy 2, a po prawej minus 2. 2 nie jest mniejsze od minus 2. Wniosek z tego taki, że nierówności nie można bezkarnie mnożyć stronami, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.